Witam, a mojego siebie jest profesor Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej, marszałek Senatu. Witam, panie marszałku. Witam pana, no, witam państwa. Zacznijmy od tego, tej informacji dnia. Jest tajne śledztwo dotyczące podejrzeń nielegalnego finansowania Prawa i Sprawiedliwości przez działaczy z Podkarpacia i Małopolski. To śledztwo prowadzi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej, jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Zaskoczony pan, że prokuratura tak sprawnie działa i śledzi Prawo i Sprawiedliwość? Wie pan, powszechna opinia mówi, że śląska prokuratura to jest ulubiona prokuratura pana ministra Ziobry, więc ja to odczytuję jako kolejny element wojny suwerennej czy solidarnej Polski ze swoim głównym koalicjantem. To jest tak żenujące, wie pan, że trudno to nawet komentować. No ale z drugiej strony no jest sukces. Jeżeli rzeczywiście fałszywie przekazywano, źle przekazywano, nie rejestrowano tych datków, no to można powiedzieć, prokuratura zachowała się tak, jak powinna. No, zobaczymy, jaki będzie finał tego postępowania, bo jeżeli słyszeliśmy przed chwilą, że ten, który zbierał, został wyrzucony ze spółki Skarbu Państwa, to ci, którzy dawali, tym bardziej powinni wylecieć. Tylko to jest podobno kilkadziesiąt osób. Oznaczałoby to Armagedon w PiS-ie i gigantyczną awanturę. No, ale jeżeli pan marszałek sugeruje, że to jest wojna zimna albo gorąca wojna między PiS-em a Solidarną Polską, no to prawdopodobnie powinniśmy się spodziewać odpowiedzi Prawa i Sprawiedliwości. No wie pan, przypomnę, że niedalej jak chyba wczoraj Sejm nie zgodził się na zmianę posłów, czterech posłów suwerennej Polski na czterech posłów PiS-u. I to zapewne jest kolejny kroczek tej już nie zimnej, gorącej wojny. Czyli otwieracie popcorn jako opozycja? No, jak klasyk mówił, PiS sam otwiera puszkę z Pandorą, mówiąc poważnie, puszkę Pandory, ale wie pan, ja nie widzę w tym nigdzie interesu Polski, interesu... No ale interesu opozycja Polek ma w tym, jak rozumiem, jakiś interes. Obywateli. Opozycja ma interes taki, żeby PiS pozbawić władzy jak najszybciej, bo dalsze rządy tej skłóconej kliki naprawdę do niczego dobrego już nie doprowadzą. Panie marszałku, a widział pan tajny sondaż przeprowadzony na zlecenie Platformy Obywatelskiej, który dzisiaj ujawniły media? Nie, nie widziałem. Ale to podobno dla Platformy był przygotowany. No wie pan, ale dzisiaj jest posiedzenie plenarne Senatu, gdzie mamy mnóstwo ważnych ustaw. Ja tylko powiem o tym, że w tym sondażu przeprowadzonym rzekomo na zlecenie Platformy mają być takie wyniki, z których wynika, że wprawdzie Platforma idzie w górę, ale jeśli będą takie wyniki jak są, to PiS będzie miał 173 głosy, Koalicja Obywatelska 154, Lewica 18, PSL Polska 2050-51 i Konfederacja 63, co oznacza ni mniej, ni więcej, tylko że opozycja nie miałaby niezbędnej większości do rządzenia, bo miałaby tylko 223 mandaty, więc PiS może się podkłada, ale na razie wy też nie macie szans na samodzielne rządzenie. No wie pan, nikt nie mówi o samodzielnym rządzeniu, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska jest główną siłą opozycyjną i mam nadzieję, że damy temu tak, wyraz. Ale według tego sondażu Konfederacja będzie języczkiem uwagi, bo ma mieć 63 głosy po przeliczeniu. Wie pan, moja babcia mawiała, że nigdy się tak gorąco nie je, jak się gotuje. Niech pan spojrzy na sondaże sprzed kilku miesięcy. Partie, które stają wysoko, teraz stoją trochę niżej. Partie, które stały nisko, teraz stoją trochę wyżej. Do wyborów jeszcze trochę czasu. A Platforma cały czas stoi na tym samym mniej więcej poziomie, panie marszałku. To znaczy... Tak, ale wie pan, jeździmy w tej chwili po Polsce, po każdym województwie jest po kilkadziesiąt spotkań i ja wierzę, że taka praca organiczna przyniesie dobry efekt. To przejdźmy do pytania, czy zaostrzyć kary dla sprawców przemocy wobec dzieci. Dzisiaj taki postulat zgłosił premier Morawiecki. Pan, to jest działanie emocjonalne po tragicznej śmierci tego biednego chłopca. Panie marszałku, ale ludzie się tego po prostu domagają. To znaczy słychać bardzo mocno taki postulat, ukarzmy tego zbrodniarza i innych. No tak, ale ten zbrodniarz będzie karany za zabójstwo, a nie za przemoc wobec dziecka, bo to dziecko w wyniku jego brutalnych działań poniosło śmierć. No to dlatego pan premier powiedział, że on w ogóle byłby w takiej sytuacji za karą śmierci, a pan, panie marszałku? No, ale premier zaraz dodał też, że nie w można. Całej Europie nie można. Także natomiast wie pan... Ale samo... ja się pytam o pana opinię, czy tak powinno być. Mówiąc poważnie, proszę posłuchać, co dzisiaj mówili posłowie Koalicji Obywatelskiej
w cudzysłowie konstytucji dla dziecka. Bo takie wycinkowe, że tu zaostrzymy kary, tutaj coś dodamy, tu coś dołożymy, to nic nie daje. Minister Ziobro jest zwolennikiem niemalże dintoiry na każdym. Minister Ziobro natomiast będzie posługiwał się takim argumentem, że jeśli zaostrzymy kary, to ludzie będą się bali takich drastycznych działań. Wie pan, jako lekarz i minister Ziobro też wie, że wiele przestępstw jest popełnianych pod wpływem alkoholu albo używek, albo innych trucizn, więc samo zaostrzenie to jest tylko wycinek. Trzeba stworzyć model opieki nad takimi maltretowanymi dziećmi. Niech pan prześledzi prasę. Tam od dawna było wiadomo, że ten chłopczyk ma połamane kończyny, że ucieka z domu. Od dawna było wiadomo, że cała ta rodzina i całe jej najbliższe otoczenie to jest głęboka patologia, dziedziczona patologia. Więc państwo zawiodło w tej materii. I to, że ten bandyta ma odpowiedzieć za zabójstwo niewinnego dziecka, to jest oczywiste. To, że matka tego dziecka ma odpowiadać za sprawstwo pomocnicze, czy jak to się określa w kodeksie, to jest oczywiste. Natomiast czy samo zaostrzenie kar cokolwiek przyniesie, jak uczy analiza nie tylko tego biednego chłopca. Co ze szkołą? Ja zadam takie pytanie, która też widziała dziecko z połamanym ręką i niewiele zrobiła. Co z sądem, który odebrał, wprawdzie ograniczył prawa rodzicielskie matki, ale pozwolił jej zostać z tym dzieckiem? No ale to jest, chyba nie słuchał pan, o czym mówię, że państwo zawiodło, szkoła zawiodła, sądy zawiodły, policja zawiodła, MOPR-y zawiodły. Państwo zawiodło na całej linii i skończyło się tragiczną śmiercią tego chłopca. No to zadam panu pytanie jako lekarzowi, bo to też jest istotne pytanie. No w takim razie co mamy zrobić? To jest patologia dziedziczona, alkoholizm dziedziczony, przemoc dziedziczona. Prawdopodobnie i matka, i ojczym, i cała ta rodzina w całości była poddana wielkiej przemocy w poprzednich pokoleniach, a na to wszystko nakłada się alkohol. Co państwo powinno z tym zrobić? Państwo powinno zreformować system opieki nad dzieckiem zgodnie z konstytucją, w której dziecko jest pod szczególną opieką, począwszy od... Ale ta kobieta też była bita i przez poprzednich partnerów i prawdopodobnie przez swoich rodziców. No dobrze. I te dzieci powinny być dawno im odebrane i tak się dzieje w wielu przypadkach. Opieka społeczna czy sąd powinien to zrobić? I opieka społeczna, i sąd, i policja, i niebieskie karty. Przecież teoretycznie tych systemów mamy duże, tylko to nie działa. Kartę. No więc właśnie, to co zrobić, żeby zaczęło działać, panie państwo ma być sprawniejsze i państwo ma działać. No to przejdźmy jeszcze do pytania o to, czy w takim razie 3 lata więzienia, które miałyby grozić się lekarzowi, który przeprowadzi zabieg związany z korektą płci poniżej osoby poniżej 18 roku życia, to jest projekt zgłoszony przez Ordo Iuris, czy który ma być zgłoszony. To jest dobry pomysł? Pan niedawno i Sejm, i Senat odrzuciły tak zwaną ustawę o jakości w ochronie zdrowia i odrzuciły ją dlatego, nie dlatego, że jakość nie jest potrzebna, tylko to była zwana ustawa donosicielska. Od razu zakładała karę za błąd medyczny, nawet kompletnie niezawiniony. A to wymysł Ordo Iuris, wie pan, to jest fundamentalizm pachnący średniowieczem. I za chwilę do tego pytania wrócimy, ale musimy pożegnać się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 na naszej stronie internetowej rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. A ja przypomnę, że naszym gościem jest profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu. Panie marszałku, no dobrze, fundamentalizm, nie fundamentalizm, ale pomysłodawcy tej ustawy powołują się na przypadki detranzycji, to znaczy przypadki złego zdiagnozowania dysforii płciowej i zbyt wczesnego rozpoczęcia leczenia, które doprowadziło do tego, że dzieci, jak oni mówią, zostały okaleczone. No wie pan, przypomnę, że u dziecka poniżej 18 roku życia jest potrzebna zgoda rodziców. To od tego zacznijmy. Na zabiegi operacyjne, tak? To jest pierwszy element. Opowiadanie kazuistyki, że ktoś gdzieś zapewne nie w Polsce został okaleczony, to jest... No jest historia słynnego blogera, który to opisał swoją historię. Wprawdzie tam to się działo poza strukturami medycznymi, uczciwie trzeba powiedzieć. Więc jak spojrzymy w szczegóły, wie pan, Ordo Iuris jest dla mnie organizacją, która niewiele wnosi do życia publicznego. Panie marszałku, ale ja będę drążył ten temat, zostawiając Ordo Iuris na boku.
czy może rzeczywiście jednak tak poważne decyzje jak uzgodnienie płci, tranzycja, to jest poważny zabieg, także poważny zabieg, jeśli podejmujemy go chirurgicznie, powinien być podejmowany przez osoby, które nie są pełnoletnie. Panie redaktorze, oczywiście, że bez zgody rodziców czy opiekunów prawnych ta decyzja nawet osoby młodszej... Już w tej chwili nie może być podjęta. Nie ja może wiem. Być podjęta. No więc ale czy powinno się ją podejmować przed 18 rokiem życia? Ale proszę pamiętać, że to nie jest jeden zabieg. To jest ciąg leczenia. To jest oczywiste, zaczyna się od zupełnie czego innego. No dokładnie. Tak. Więc, nawet działanie hormonalne jest czasem trudno odwrócić, jeśli zacznie się je stosować. No dobrze, a czy zna pan przypadki w Polsce, że ktoś stosował zmianę płci przed 18 rokiem życia? Ja mieliśmy ileś debat takich na temat tego, czy na przykład można małe dziecko rozpocząć u niego pewną procedurę, najpierw prawną. No, wie pan, polski system prawny dla zmiany płci jest fatalny, bo przez moment rodzice się muszą wyrzec praw opiekuńczych do tego. Tak, dziecko musi oskarżyć rodziców, to jest rzecz do zmienienia, tu się pewnie zgodzimy. No to jest rzecz absolutnie do zmiany. Natomiast przystąpienie do procesu zmiany płci, jak mnie pan pyta, to też bym sądził, że to powinno być po 18 roku życia. Natomiast są przypadki medyczne, gdzie sprawa wygląda zupełnie inaczej. Korygujemy różne wady u dzieci, nawet u dzieci nienarodzonych. Tak, ale to nie mówimy o dysforii, mówimy po prostu o innych problemach medycznych, poważnych, jak rozumiem. No, dokładnie. Dobrze. Co słychać w akcie senackim? Bardzo dobrze. Fantastycznie jest. Postępuje w zasadzie, można by rzec, zgodnie z planem. Ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogło, bo cały czas słyszymy o tym, że nic... Pan prezydent ma czas do 14 sierpnia czy 12 sierpnia na ogłoszenie terminu wyborów. Zapewniam pana, że pakt senacki do tego czasu będzie kompletny i gotowy. Zresztą jest gotowy w ogromnej większości z tych 100 okręgów. W niektórych jeszcze się toczy dyskusja w grupie roboczej, która się tym zajmuje. I to jest, nie ma tu żadnej tajemnicy. Czyli po prostu nie możecie ustalić, kto tam wystartuje. Nie. No wie pan, polityka to jest droga szukania kompromisu. Być może trzeba będzie zrobić badania, kto ma większe szanse na zdobycie mandatu w danym okręgu. Bo być może mniejszościowi koalicjanci zarzucają Platformie, że po prostu chcecie za dużo. To jest nieprawda. Nie chcecie za dużo. To jest ewidentna nieprawda i w Senacie sprawa jest prosta. Chodzi o to, żeby zbudować bezpieczną większość demokratyczną, tak jak teraz. Pan zwrócił uwagę, że ta większość składa się z 5 komponentów. PSL-u, Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i senatorów niezależnych. I działa. Więc tego samego należy oczekiwać w Senacie przyszłej kadencji, tylko może z większym marginesem bezpieczeństwa. No, ale już wam i do tego to zmierza. Bezpartyjni samorządowcy, że ich nie chcecie uwzględnić i że to oznacza, że oni wystartują sami. Też nie sądzę, żeby to była do końca sprawdzona informacja. Wystawimy kandydatów do Senatu we wszystkich okręgach, zapowiedział w rozmowie z PAP jeden z liderów bezpartyjnych samorządowców, prezydent Lubina Robert Raczyński. Ach, wie pan, to są ci sami ludzie, którzy zepsuli pakt senacki w Dolnośląskim. Wtedy zepsuli, to i teraz mogą zepsuć i nici będą z tej wysokiej wygranej. No jeżeli to są konie trojańskie PiSu, no to sobie z nimi poradzimy, bo oni wystawiali... A jak sobie z nimi poradzicie? Oni wystawiali w wielu okręgach, natomiast jak ja rozmawiałem z bezpartyjnymi samorządowcami, którzy są w większości burmistrzami czy prezydentami miast, oni mówią, że my mamy swoją robotę, nie chcemy wystawiać miasta na marny los komisarza PiSowskiego, a z tym będzie się wiązało czyli zwycięstwo. Czyli sugeruje pan, że więc pan Raczyński mówi spokojnie. Nieprawdę, nie będzie bezpartyjnych samorządowców w każdym okręgu. Wydaje mi się, że nie będzie samorządowców. Ale dogadacie się z nimi, czy oni po prostu nie wystawią? Ale te rozmowy trwają. Te rozmowy, wie pan, tak dla Polski, czy pan Raczyński, czy jego poprzednicy, którzy zepsuli, i trzeba to jasno powiedzieć, pakt senacki na Dolnym Śląsku, jest koniem trojańskim PiSu. Ale i nie może być ukrywać. Koniem trojańskim albo nie być. Ja się pytam, czy oni wejdą na listy, czy będą startować osobno. Wystawi, to wystawi, ale nie sądzę, żeby wygrał w wielu okręgach. Do Senatu chcieliby też wystartować Roman Giertych i Ryszard Petru, ale podobno żadna partia opozycyjna nie chce ich przyjąć. Pan by był za tym, żeby ich przyjąć? Nie uczestniczę w rozmowach roboczych. Ale
ja się pytam o pana zdanie, panie marszałku. Czy to byłoby wzmocnienie Senatu, jak byłby w nim Ryszard Petru i Roman Giertych? Senat jest instytucją, w którego siła intelektualna powinna być jak największa. Natomiast czy to dotyczy ludzi typu pan mecenas Giertych czy Roman Petru? Na to pytanie panu nie odpowiem. Przypomnę, że pan mecenas Giertych startował w poprzednich wyborach do Senatu i nie zdobył mandatu. Ale nie odpowie pan dlatego, że nie wie, czy to by było wzmocnienie, czy też nie wie pan, czy wyborcy by chcieli. Cenię obu panów, natomiast w polityce ważna jest gra zespołowa. I tak na to patrzę. Sugeruje pan, że Ryszard Petru i Roman Giertych nie umieją grać zespołowo? Wie pan, niczego panu nie sugeruję, tylko tłumaczę, jak działa Senat. Niech pan mnie nie naciąga na deklarację, bo byłoby to nieuczciwe w stosunku zarówno do obu panów, jak i do liderów partyjnych, wszystkich partii, na nich przede wszystkim spoczywa marszałkiem Senatu, więc ja się pytam, czy chciałby pan pracować z takimi tuzami? Niewątpliwie pan marszałek, pan mecenas Giertych jest dobrym prawnikiem, z takimi tuzami jak... A pan Petru jest dobrym ekonomistą, takimi tuzami jak Giertych oczywiście i Petru. Im Senat będzie mocniejszy, tym lepiej, to jest oczywiste. Ale nie odpowiem pan na pytanie. No dobrze. A pan zamierza z Polonią startować do Senatu? Tak, zamierzam. Z paktu senackiego oczywiście. No tak. A w przyszłej kadencji chciałby być pan bardziej marszałkiem Senatu, czy może ministrem zdrowia? Jeżeli pan pyta o ten wybór, to nie ulega wątpliwości, że marszałkiem Senatu. Jednak. Wie pan, Nie jest tak, że minister zdrowia ma trochę więcej władzy realnej niż marszałek Senatu? Wie pan, mówi pan o sile wykonawczej, a tu mówimy o sile legislacyjnej. Wie pan, minister zdrowia... Wielkiej siły legislacyjnej nie macie. To znaczy, nawet jak coś odrzucicie w Senacie, to potem Sejm i tak to przyklepie. O, przepraszam bardzo, ostatnia ustawa o jakości w ochronie zdrowia. Tak, to wam się udało, to prawda. Wie pan, przypomnę panu bitwę o wolne, niezależne media typu wojna Discovery i TVN. Przypomnę tu wam panu, prezydent pomógł. Nie Senat zadziałał, dobrze, tylko prezydent zadziałał. Ale, więc to pan prezydent Senat, miał tą siłę, Senat ale jej nie miał. Senat wysłał sygnał. Panie marszałku, myśli, że prezydent się pokierował sygnałem z Senatu, a nie z ambasady amerykańskiej? Pan, nie jestem upoważniony, żeby zdradzać wszystkie szczegóły tych negocjacji, które się wtedy odbywały, bo one się odbywały w zaciszu paru gabinetów. Ale nie zgadzam się z pana zdaniem, że tylko Departament Stanu USA odgrywał tu kluczową rolę. Rozumiem. No, a pójdzie pan na marsz 4 czerwca? Naturalnie. Oczywiście. A może, tak jak sugeruje pan prezydent Bronisław Komorowski, warto by było jednak cofnąć niektóre słowa i powiedzieć, że wszyscy są zaproszeni, że to nie jest tylko marsz Platformy. Ale oczywiście, że wszyscy są zaproszeni i każdy, komu drogie jest ratowanie demokracji w Polsce, powinien być na tym marszu, ale pan wybaczy, nie będziemy na marsz uliczny wysyłać specjalnych zaproszeń na welinowym papierze, bo to nie o to chodzi. Każdy, komu zależy na tym, żeby zakończyć ten ciemny okres w historii Polski, jakim są rządy PiS-u, powinien być na tym marszu. Ja będę, wie pan, jak mnie pan prywatnie pyta, to będę jechał ponad 1000 kilometrów, żeby zdążyć na ten marsz, bo uważam, że to jest ważne. No ale żeby po co była wypowiedź rzecznika prasowego Platformy Obywatelskiej, który mówił, że nie będą nikogo zapraszać, że to jest marsz Platformy? No mówi to samo, co ja, że nie będziemy rozsyłać zaproszeń. Ale że on też dodał od siebie, że to jest marsz jednak Platformy, a nie zapraszamy, proszę mi wierzyć, mile widziany będzie każdy, któremu droga jest demokracja. A może, jak sugeruje Bronisław Komorowski, warto by było, żeby Donald Tusk to powiedział wprost. Zapraszamy wszystkich, także liderów innych partii politycznych. No rozumiem, że nie PiS-u. Nie, zapraszamy wszystkie Polki i Polaków. Nie zapraszamy tych czy innych liderów, tych czy innych celebrytów. Zapraszamy po prostu wszystkich. I nie będziemy wysyłać specjalnych zaproszeń dla tego czy owego. Mogę to panu powiedzieć wprost tu w RMF-ie. Wszyscy są zaproszeni. Wszyscy są mile widziani. Wszyscy powinni uczestniczyć w tym marszu, żeby pokazać, że nie zgadzają się na politykę przesuwania w kierunku Białorusi. I znajdzie się dla nich miejsce w pierwszym rzędzie obok najważniejszych polityków Platformy. Czy to jest ważne, żeby iść w pierwszym Panie rzędzie? Panie marszałku, znamy obaj politykę. Pan doskonale wie, że to jest ważne, kto się będzie koło kogo fotografował. Celebra, wie pan, jest to najmniej istotne. Tak. No, a pan jest marszałkiem Senatu i pan wie, że to jest ważny element polityki.
Wie pan, na ostatnim wiecu na Placu Zamkowym, który był zimą, przemawiałem jako ostatni, co mi korona z głowy spadła, po sołtysach, po paru ludziach. Co się stało takiego? Nic się nie stało. Ważne było, że tam było mnóstwo ludzi, którzy wyrazili swoją opinię. Nie szkoda panu Bogusława Sonika? A dlaczego mamy mi być szkoda? No, znaczy z perspektywy Platformy Obywatelskiej, czy to nie jest strata? Nie znam za bardzo pana posła Sonika. To była jego suwerenna decyzja. No, podjął decyzję, bo powiedział, że nie może się odnaleźć w partii, która mu zakazuje być przeciwnikiem aborcji. To jest jego decyzja, ale słowo żal jest tu moim zdaniem odrobinę, jak nie bardzo, przesadzone. Chce realizować swoje ambicje polityczne gdzie indziej, proszę bardzo. A to nie osłabia skrzydeł Platformy? Platforma kiedyś słynęła jako partia, która miała różne skrzydła, teraz to konserwatywne skrzydło zostało w zasadzie wycięte. No, nie do końca. Nie do końca? No, może pan mi pokaże. W Senacie jest zarówno paru senatorów myślących ewidentnie bardziej z PSL-u w lewo, czy z Koalicji Polskiej, to ci prawicowi. Ale jest paru takich, mówię o naszych senatorach, Koalicji Obywatelskiej, myślących zarówno, niektórzy myślą bardziej lewicowo, niektórzy myślą bardziej konserwatywnie i prawicowo. Ta partia idzie środkiem. Środek bardziej na lewo jest niż jeszcze 10 lat temu. Pozwoli pan, że nie podzielę tej opinii. No dobrze. Rozumiem, że jutro zajmujecie się, albo pojutrze, ustawą dotyczącą powołania komisji weryfikacyjnej. Jutro. I? No to jest oczywiste, że ona zostanie odrzucona. To nie ma co do tego cienia wątpliwości. Jak pan chce, to dostarczę panu opinię naszego biura legislacyjnego czy zewnętrzne. One są miażdżące. Tam jest łamanie co najmniej kilkunastu artykułów Konstytucji. A powiem panu, że niedawno byliśmy w Senacie Stanów Zjednoczonych. Rozmawialiśmy z najważniejszymi senatorami, z szefem większości, z whipem senackim, z senatorem Kelly Murphym. Jak oni słyszeli, że ciało, które nie jest sądem, nie jest nawet zespołem parlamentarnym, tylko jakimś ciałem administracyjnym, ma pozbawiać tego czy owego człowieka prawa do uczestniczenia w życiu publicznym, to otwierali oczy z przerażenia. A prezydent podpisze tę ustawę pana zdaniem? No bo Sejm ją przeklepnie, ale co zrobi prezydent? Moim zdaniem nie tylko będę apelował, ale poproszę pana prezydenta, żeby tego nie podpisał. Będą się odbywać te rozmowy w zaciszu tych gabinetów, o których pan mówił? A żeby pan wiedział, że tych rozmów było trochę więcej niż może wszyscy wiedzą. Czyli będą się toczyć też teraz? Będzie pan apelował do prezydenta, żeby nie podpisywał? Pan, zobaczymy, poczekamy na decyzję Sejmu, bo jak pan wie, z budowaniem większości w Sejmie zwana Zjednoczona Prawica ma coraz więcej problemów, a ta ustawa przesuwa nas dalej niż Białoruś. To jest przerażające, Władysław, że komuś Kosiniak, się w ogóle taki pomysł urodził w głowie. Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u, mówi, że to jest w ogóle ustawa, która może być użyta przeciwko prezydentowi. No, ona może być użyta przeciwko każdemu z nas, który uczestniczy w życiu publicznym. To jest w ogóle, wie pan, tak szokujące, że komuś się zalęgło w głowie taki idiotyczny pomysł, że Senat i to wszystkie komisje nie miały tu cienia wątpliwości, że to się nie nadaje do poprawienia. Ale macie jako opozycja większość, więc też nie jest to bardzo szokujące, że Senat był przeciw. Ale, wie pan, tu mówimy o rzeczy drastycznej. Bo mamy konstytucję, mamy wrażenie, przepisy. Że senatorowie PiS-u nie są tym zszokowani. Profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo mnie smuci, jeżeli nie są zszokowani, ale zapewniam pana, że przynajmniej niektórzy są. Dziękuję bardzo.